Oblicz iloraz ciągu geometrycznego AN o wyrazach początkowych 1 1/15, minus 2 2/3, 6 2/3. Wyznacz wzór ogólny tego ciągu i oblicz A7. Może przepiszmy najpierw początkowe wyrazy, to jest 1 1/15, minus 2 2/3, 6 2/3. I tu mamy kolejne wyrazy. Proponuję, aby zamienić te ułamki na ułamki niewłaściwe, czyli mamy 15 razy 1 plus 1 to jest 16 piętnastych. Tu mamy 3 razy 2 to jest 6 i 2 to jest minus 8 trzecich. I tu jest 20 trzecich. W zadaniu mamy wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, czyli szukamy Q. Mamy wyznaczyć wzór ogólny tego ciągu, czyli wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. Od razu zapiszmy sobie wzór, to jest a1 razy q do potęgi n minus 1 i mamy policzyć wyraz siódmy. Wiemy, że to jest pierwszy wyraz tego ciągu, to jest drugi wyraz i to jest trzeci wyraz tego ciągu. Jeśli pierwszy wyraz pomnożymy przez q, dostaniemy wyraz drugi. Czyli z tego wynika, że q to jest wyraz drugi przez wyraz pierwszy. Podstawmy nasze dane. a2 to jest u nas minus 8 trzecich, a a1 to jest u nas 16 piętnastych. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy minus 8 trzecich razy 15 szesnastych. Możemy skracać na krzyż, czyli tutaj nam zostanie przy skróceniu, tu jest 1, tu zostanie 2 i tu przy skróceniu zostanie nam 1, tu zostanie 5. Mnożymy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, czyli zostanie nam minus. 1 razy 5 to jest 5 i 1 razy 2 to jest 2. Czyli iloraz tego ciągu wynosi minus 5 drugich. Więc możemy już zapisać, że nasze Q wynosi minus 5 drugich. Teraz, gdy już znamy Q i znamy pierwszy wyraz, możemy wyznaczyć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego, czyli mamy AN wynosi, nasze A1 wynosi 16 piętnastych. Pod Q możemy wstawić minus 5 drugich i całość jest do potęgi n minus 1. Aby uprościć ten wzór, możemy jeszcze skorzystać z działań na potęgach, czyli jeżeli mamy a do potęgi n minus m, możemy to zapisać jako a do potęgi n przez a do potęgi m. Więc dostaniemy an, to jest 16 piętnastych razy. I teraz tu mamy n minus 1, czyli w liczniku będzie minus 5 drugich do potęgi n, a w mianowniku będzie minus 5 drugich do potęgi pierwszej. Teraz zamiast dzielić pomnożymy przez odwrotność, czyli dostaniemy 16 piętnastych razy minus 5 drugich do potęgi n i będziemy mnożyć przez odwrotność mianownika, czyli minus 2 piąte. Pamiętamy o kolejności działań, czyli najpierw jest potęgowanie, potem mnożenie. Czyli możemy ewentualnie wymnożyć tylko pierwszą liczbę z trzecią liczbą. Czyli dostaniemy liczba dodatnia razy ujemna daje minus i mnożymy licznik razy licznik, to będzie 32 w liczniku i mianownik razy mianownik, to jest 75 i minus 5 drugich do potęgi n tej przepisujemy. Możemy zapisać, że wzór ogólny naszego ciągu wygląda następująco. To jest minus 3 drugie 75 piątych razy minus 5 drugich do potęgi n tej. Znając już wzór ogólny ciągu, możemy policzyć wyraz siódmy, czyli a7 wynosi pod n, wstawiamy 7, czyli mamy minus 32/75 razy minus 5 drugich do potęgi siódmej.
Kolejność działań. Najpierw potęgujemy, potem będziemy mnożyć. Czyli mamy minus 32,75 razy. Minus do potęgi nieparzystej zostaje. 5 do potęgi siódmej to jest 78,125. I w mianowniku mamy 2 do potęgi siódmej, to jest 128. I możemy na krzyż jeszcze skrócić. Przede wszystkim mamy minus razy minus da nam plus. I teraz skracamy na krzyż. 32 to jest 2 do potęgi piątej. A 128 to jest 2 do potęgi siódmej, czyli po skróceniu w liczniku zostanie nam 1, a w mianowniku zostanie nam 4. I tu możemy skrócić przez 25, czyli tu zostanie nam 3, a to podzielone przez 25 daje 3125. Minus razy minus daje plus, 1 razy 3125 to jest ta liczba i 3 razy 4 to jest 12.